za zamkniętymi drzwiami, bez udziału mediów i bez udziału większości rodziców. Tak przedstawiciele władz Jaworzna rozmawiają o planach przenoszenia szkół w mieście. Niespełna 3 godziny trwało wtorkowe spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców i władz miasta w Szkole Podstawowej nr 9 na Górze Piasku. Najpierw do sali, w której miały toczyć się rozmowy, nie wpuszczono rodziców, chwilę później wyproszono również telewizyjne kamery. Mamy pytania, wiele niejasności i chcieliśmy się coś od przedstawicieli miasta dowiedzieć, dlaczego takie decyzje zapadły likwidacji szkoły, a wyszła pani ze szkoły i powiedziała, że nie zostaniemy do szkoły wpuszczeni, bo taki jest odgórny nakaz. Poprosiła nas pani dyrektor, abyśmy opuścili salę. Nie chce pani dyrektor w niezręcznym położeniu stawiać. Natomiast byliśmy zaproszeni przez rodziców, przez mieszkańców, więc jako radni automatycznie zjawiliśmy się tutaj o godzinie 14:30, ale widocznie nasze osoby są zbędne tutaj podczas tego dzisiejszego spotkania wstępnego, które ma mieć miejsce na górze. Rodzice nie odeszli jednak spod zamkniętych dla nich drzwi i do końca czekali na efekt rozmów. Zadam zasadnicze pytanie. Jaki jest cel tworzenia przedszkola jakiegoś tutaj dużego, skoro dla naszej społeczności tutaj Góry Piasku te dwie grupy przedszkolne spełniają wymagania i oczekiwania, a tworzenie jakiegoś dużego przedszkola, to kto? Ktoś będzie z Byczyny czy z Jelenia woził dzieci tutaj? No chyba nie. Nie widzimy możliwości przeniesienia dzieci do innej szkoły. Mieszkamy tutaj w tym obwodzie, dzieci chodzą na nogach same, przejście do innej szkoły będzie niebezpieczna droga, no i dalsza droga, tak? Jak się okazało, w opinii urzędników spotkanie teoretycznie miało mieć charakter jedynie informacyjny i jakiekolwiek wiążące decyzje zapaść tu i tak nie mogły. Przedstawiliśmy pewne propozycje rozwiązań. Mieszkańcy i grono pedagogiczne wyraziło swoje obawy, próbowaliśmy je rozwiać też. I myślę, że spotkanie było bardzo konstruktywne. Inaczej odebrali to rodzice, których, jak sami mówią, postawiono przed ścianą z wielkim napisem: i tak wam tę szkołę zamkniemy. Dyskusja, z którą dzisiaj zwrócił się do nas pełnomocnik prezydenta, jest dyskusją, wydaje mi się, opartą tylko o jedno dopuszczalne rozwiązanie, wybrane przez miasto. My oczekujemy od nich dodatkowych propozycji, rozwiązań pośrednich, wariantów alternatywnych, takie, które powinny być analizowane w tym wypadku. One nie zostały nam w żaden sposób przedstawione. Piękne słowa, ładne padały, natomiast jako rodzice mamy takie odczucie, że trochę stoimy pod ścianą, że tak naprawdę te decyzje, jeżeli nawet nie zapadły, to zapadną i są gdzieś z góry przesądzone, a nasze argumenty albo będą wzięte pod uwagę, albo nie. A jeżeli będziemy stawiać taki czynny opór, to myślę, że zdajemy sobie wszyscy sprawę, że my mamy słabszą pozycję, tak? Że i naczelnik edukacji, pełnomocnik i prezydent tutaj ma władzę w tym zakresie i jeżeli będzie chciał, to doprowadzi do śmierci naturalnej tej szkoły w takiej formie, że na przykład zablokują możliwość otwarcia pierwszej klasy. Jeżeli dyrektor nie będzie mógł otwierać klas, to szkoła umrze śmiercią naturalną, tak? My jako rodzice i nauczyciele nie będziemy walczyć i na pewno nie zostawimy tego tak. Myślę, że szanse mamy, tak? Myślę, że wszyscy wierzymy w to cały czas, nie poddamy się, będziemy walczyć do samego końca. Tuż przed samym rozpoczęciem spotkania z rodzicami uczniów z Szkoły Podstawowej nr 9 urzędnicy potwierdzili, że w piątek 22 listopada odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek radnych opozycji. W niedzielę spotkałem się z radnymi Klubu Koalicji Obywatelskiej w Jaworznie i cieszę się, że udało mi się przekonać radnych do złożenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej, której porządek obrad został dostarczony przewodniczącemu Rady Miejskiej. Porządek obrad obejmuje informacje na temat tych planowanych zmian, ale także, co jest niezwykle ważne, zapytania mieszkańców, a także zapytania radnych. Chodzi o to, żeby mieszkańcy, którzy pojawią się na takiej sesji, mogli w niej uczestniczyć, mogli zadawać pytania i żeby dowiedzieli się bezpośrednio od władz miasta, od prezydenta, czym grozi ta reorganizacja.
Niestety, pomimo próśb o rozpoczęcie sesji o godzinie 16, urzędnicy zdecydowali, że ta rozpocznie się o 9. W jaki sposób na sesji głos będą mogli zabrać zainteresowani rodzice i uczniowie, którzy, co oczywiste, w tych godzinach są albo w pracy, albo w szkole? Cóż, sprytnie. Kiedy spotkaliśmy się z rodzicami z tych szkół, które mają być reorganizowane, prosili, podkreślali, że gdybyśmy robili spotkanie jakiekolwiek, czy sesja nadzwyczajna, żeby to było po południu, bo oni tak mają po prostu przygotowane pod swoje dzieci, które zaprowadzają do szkoły. No niestety jestem zdumiony tym, że notabene przewodniczący rady, nauczyciel, człowiek z rejonu, gdzie był wybrany jako radny, ustawił tak tą sesję nadzwyczajną rady, że o godzinie 9 rano, czyli jakby na złość. Wynika z tego, że albo nie chcą się spotkać z rodzicami, albo obawiają się rodziców. Huragan urzędniczych pomysłów w Jaworznie zdaje się wiać z coraz większą mocą. Czy uczniowie wspierani przez nauczycieli swoich rodziców zdołają przekonać władze miasta do odstąpienia od pomysłu przenoszenia kolejnych szkół? Tego dowiemy się zapewne już w najbliższych dniach.